Siema, widzowie, dzisiaj pokażę wam, jak będziecie pierwszy raz w życiu przechodzić Minecrafta na survivalu. A więc już bez przedłużania zaczynamy. Okej, jestem. I nasza pierwsza misja to jest zebrać drewno. Nie wiem, gdzie jest drewno. Gdzie może być drewno? Dobra, jest owca. O, tu jest drewno. Więc... Jeszcze łapką trochę potrwa, ale lepsze to niż szukanie jakiegoś wydobytego drewna, bez niego mowa. To będzie bardzo trudne. Potrzebuję czterech na crafting. Teraz muszę zrobić... Wezmę sobie dużo tego. Teraz z tego zrobię crafting. No i crafting zrobiony. Ok. Mam już crafting. Teraz nasza misja numer 2 to drewniane narzędzia. Ok. No to idziemy po kolejne drzewko, żeby zdobyć jakieś drewniane narzędzia. I sobie zbuduję taką, może jakąś bazę startową, jeśli mi drewna starczy. Okej. To jest bardzo małe miejsce, ale dobra. A teraz nasza misja, no to drewniane narzędzia. Nie zrobię sobie wszystkich, ale może kilka. A więc muszę teraz już znaleźć tu jakieś kolejne drzewko. Tam jest jakiś ślad, więc tam będzie się fajnie szukać. Okej. Jeszcze tędy. I teraz już musimy jakoś wyjść. To trudne. Nie będzie łatwe też, nie? O, jest. Teraz tu potrzebujemy dokładnie to drzewko. Okej. Teraz zmienię to na cztery deski i teraz wystarczą patyki. Trzeba zrobić podobno około dwóch narzędzi, żeby nam się zaliczyła. Minuty odcinka, a to dopiero początek, bo będzie to trwać kilkanaście minut i mogę wam powiedzieć, że trochę się namęczę przechodząc do Minecrafta, bo 4 minuty zrobiłem tylko tyle i już zgubiłem moją bazę. Moja Minecraftowa baza, która jest całkiem mała, nie będę ma co się dziwić, to jest początek survivalu. To była tutaj, tędy i tędy. I tutaj. Teraz zrobię, myślę, że teraz zrobię sobie kill off.
No, Kilof to chyba będzie najmądrzejsze. Więc teraz muszę... Nie, muszę na razie to przerobić na deski. I teraz dopiero bym zrobił Kilof. A najprostsze to nie będzie. Okej. Mam Kilof. A więc teraz kopanie pójdzie wiele szybciej. Ale misja nam jest jeszcze niezaliczona, więc twierdzę, że zrobimy może miecz. No, zrobimy miecz. Więc zrobienie miecza jest proste. Okej, misja zaliczona. Teraz kolejna misja. To jest coś trochę trudnego, bo znaleźć wioskę. Możemy to zająć długo, ale na razie idę wydobyć nasz crafting, żeby mieć go za sobą. Prawdopodobnie może dokończę naszą przygodę z szukaniem wioski dopiero w następnej części, bo może to zająć bardzo długo szukanie wioski. Tym bardziej, że jestem na takim dziwnym terenie. Jest tu ogromny cave, więc potem będziemy mogli tutaj wejść do cave'a, ale na razie nie mamy szukać żadnych kamiennych narzędzi robić, żadnych zbroi, tym bardziej skórzanej, to będzie trochę bez sens. Tym bardziej, że skórę jest nawet ciężej czasem znaleźć niż żelazo, więc się bardzo nie opłaca. Ja przypadkowo wpadłem do cave'a. O nie, to mi się bardzo nie podoba. Muszę, wiem jak teraz się poradzić. Muszę zabrać po prostu trochę dirta. Okej, no to tutaj kopię. Prawie wpadłem jeszcze dalej. O, więc w takim razie możemy dalej szukać wioski. A łatwe, tak jak mówiłem, już to nie będzie. Aby się uszkodzić, musimy szybko znaleźć wioskę. Szybciutko. Jest jakaś wioska? Problem, nie ma wioski. Nie ma żadnej wioski, a muszę znaleźć jakąś wioskę w pobliżu. Ach, to powinna być pustynia. W ogóle już 7 minut nagrania. 7 czy 8, nie wiem. Dobra, to jest chyba 7. Muszę znaleźć wioskę, bo jak nie znajdę, no to znowu to może być trochę słabo. Ale już wiem, że będą lepiej niż jakby coś się stało wcześniej, bo mam przynajmniej ten drewniany miecz. Ten sobie powinien całkiem nieźle poradzić. Jest już super ciemno. Ale trudno, ja i tak idę w szukanie wioski. Walka z mowami mi nie straszna. Więc teraz mogę iść. W ogóle już 8 minut nagrania. O nie, Creeper Omen. Mnie pokonał creeper, ale na szczęście tego nie zrobił. Mam nadzieję, że jestem blisko jakiejś wioski, bo jest! Jest wioska! Na szczęście jest wioska. I teraz będzie zadanie wykonane. Najgorsze, który tu jest Enderman, musimy mu starać się w ogóle na niego nie patrzeć, w ogóle. Okej, więc zadanie już wykonane, o! Dobra, to teraz kolejne zadanie, no to pójdź spać!
Okej, okay, pójdę spać w jakimś losowym domku. Na przykład w tym. Jak będzie git? Posłuchaj, mini zombiak! I tu jestem przy bazie. Jeszcze bez żadnych broni. Nie, no to jest niemożliwe. Muszę bezpiecznie wrócić do wioski tą niebezpieczną drogą. No to jest mądre. No akurat to jest mądre. Bezpiecznie wracać niebezpieczną drogą. Tak się nie da. Muszę creeper. Trzeba uciekać. Ważne, żeby zadania były prawie wykonane. Ale mówiąc prawie, nie mam na myśli to, żeby już były. Jak ja mam tam teraz bezpiecznie powrócić? Te pojęcia nie mam. Ale zbyt szybko to tam nie wrócę, bo może mnie coś po drodze tak jak w tamtym przypadku pokonać, albo już tam jest. To będzie jeszcze gorsze. Ale idzie mi na razie całkiem dobrze. Dobra. Teraz trzeba znaleźć znowu tą wioskę. Chyba jestem w bardzo złym miejscu, albo po prostu idę od innej strony. O no, będzie tu nieprzyjemnie. Creepery. O! Skąd by się wziął drewno? Dobra, nieważne. Problem, nie widać wioski. W ogóle żadnej wioski. No nie, no żadnej, żadnej. To jest lawa, myślałem, że wioska. Ale wioska była blisko światła. Oh no. Trzeba teraz szukać wioski. Jestem w totalnie innym miejscu. Więc muszę to zrobić szybko. No okej. Okay. Zrobię to. Na pewno dam radę, na pewno nic mnie nie killnie. So don't kill me, don't kill me. Oj. Dobra. Jest tak ciemno. Ja w ogóle się cieszę, że cokolwiek widzę. W dodatku są zombiaki, z czego się akurat nie cieszę. Mięska żadnego raczej nie znajdę, bo będzie mało, więc wszystkie są pozabijane. Okej. Okay. No to raczej nie okej. Okay. Nie ma żadnego przyjaznego miejsca schronienia takiego mięska, a moje zadanie iść spać jest nadal niewykonane. Jeszcze słyszę gdzieś zombiaka, ale nie wiem gdzie. Ale wolę się nie obglądać, żeby wiedzieć gdzie, tylko po prostu run. Gdzie jest wioska? Gdzie jest wioska? Wioska, wioska. Wioska, wioska i nie ma wioski. Bardzo bym potrzebował wioski village. Aha, utknąłem gdzieś. Nie wiem, już tyle itemów. A teraz spał na zero. Szczęście mnie nie wybuchło. Bezpiecznie obok zombiaka się tak prowadzi.
Okej. Gdzie jest wioska? Dobra, już kończymy na tyle. No i siema.